Hej, z tej strony witam was Data Nice and 7 w kolejnym odcinku z My of Ever Let the World Series. No dobrze, pora na świat G. Jak widać, nie będzie on miał zamku. I nie jest on z tego co pamiętam specjalnie długi i trudny, ponieważ grałem w niego w My of Ever Remake. Okej, tutaj ktoś dał sporo płotków z jakiegoś powodu. No, nie zabraniam. Możemy użyć bituta i dostać się do sekcji bonusowej. Niestety muszę zrobić więcej miejsca, ponieważ Mario nie zmieści swoich tłustych pośladków. No i tak oto jesteśmy w sekcji bonusowej. Możemy tu trochę pozbierać monetek i aby co zgarnąć kolejnego bituta. Tu zgaduję, ta platforma jest po to, żebyśmy mogli z góry pokonać te brossy, aczkolwiek trochę ciężko będzie je trafić. Z góry, ale jednak się w końcu udało. I generalnie ta sekcja bonusowa, w której byliśmy przed chwilą pierwotnie, była tutaj na dole, pod nami, dlatego teraz jest tyle pustego miejsca, bo kiedyś tam była normalnie sekcja. Ale Mario wyrobu ją przeniósł. I wchodziliśmy do takiej zawieszonej w powietrzu, która nie była zablokowana big blokami, więc mogliśmy wejść do niej normalnie, jeśli doskoczyliśmy w teorii. Była trampolina pod nią zablokowana big blokami, co mogliśmy odblokować, ale niespecjalnie mi się wydawało to potrzebne, jak oglądałem film Mario wyrobu, żeby odblokowywać tę trampolinę. I oto podziemia. W starej wersji normalnie była sekcja na zewnątrz tych podziemi. Jednak była ona bardzo krótka i trwała jakieś 5 sekund, miała może ze dwóch wrogów, dlatego pewnie autor ją po prostu wykasował. I teraz normalnie wchodzimy w stylu Super Mario Bros. 1 czy Mario Forever. Tutaj możemy przejść po beetrooty, które będą nam potrzebne, żeby odblokować sobie tu drogę. No jeżeli nie obywaliśmy, to możemy po prostu olać to i od razu bitutami zniszczyć tutaj bloczki i przejść. No ale już obywałem to, pokazałem co tam jest dalej. I chciałbym tutaj obywać i iść jako mały Mario. A dlaczego? Ponieważ użytkownik Wojtas poprosił mnie, bym zrobił speedrun z etapu G3, a ćwiczyłem ten poziom jako mały Mario, więc wolałbym dalej być jako mały. No jest to dość specyficzny poziom, ponieważ na samym początku mamy wodę, która się ponosi lub opada i za każdym razem jak zaczynamy poziom, wysokość wody jest inna, czasami jest wyżej, czasami jest niżej. Co niestety ma duże znaczenie przy speedrunowaniu. Ale udało się! W każdym razie. No jak ćwiczyłem, to tam może, ile tu było teraz, 321 albo 320 z tych jednostek czasu Mario Forever, tak? To może jak ćwiczyłem, miałem 323, chyba mój najlepszy czas był. Tutaj tak troszkę wolniej, ale myślę, że dalej w porządku, nie mogę narzekać. No zdecydowanie najgorszy w tym etapie jest to, że woda jest na początku albo wyżej, albo niżej, bo sam poziom jest w porządku pod względem layoutu, pod względem ustawienia bloków, przeciwników. Tylko, że w zależności od tego, jak woda jest ustawiona na samym początku, może być albo łatwiej, albo trudniej to zespeedrunować. Głównym problemem jest ten obszar na mapie świata, gdzie jest widoczny ten Spiny i Rotodisk. Jeżeli tam dojdziemy w momencie, gdy woda jest wysoko, to dużo ciężej jest tam przejść szybko, niż jak wody nie ma, jest na dole i możemy po prostu przeskoczyć od razu szybciej. Ale ogólnie myślę, że poszło całkiem nieźle. Także dzięki za wyzwanie, Wojtas. I też na wiki Mario Worker było napisane, że świat G miał pierwotnie 4 poziomy, ale nic nie znalazłem na ten temat, dlaczego niby teraz ma tylko 3. Jakby ktoś mi mógł powiedzieć, może ktoś wie, dlaczego miał niby 4 i gdzie jest ten 4. poziom. Czy był przeniesiony do innego świata? Czy co Mario Wojebu z nim zrobił, byłbym wdzięczny. I świat G jak... Świat G. Jedyne co mi się kojarzy to ground, w sensie, że buraki uprawiamy, tak, są w ziemi. No i pierwsze dwa etapy są poświęcone właśnie niszczeniu wszystkiego buraczkami, są potrzebne buraczki. No i też drugi poziom jest pod ziemią. To jedyne co mi się kojarzy, szczerze mówiąc.
No, sam świat się jakoś strasznie nie wyróżnia też, więc ciężko mi coś więcej wymyślić. Jeżeli macie jakieś propozycje, to śmiało daj znać. No dobrze, to byłoby na tyle w tym odcinku. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kurczaba, Wojta Zadosła, Domagała, Dejpy, 22, Nurewi, Filipeson, Victor Playing Games, Inkmajo, The Hedgehog, Pankek, LPS, Nesonex, Film Szyczak, Bez Nazwy, Żółbotny i Pomidor, CrossGaming.pl, Piotr Haduch, Junior Game YouTube, Nikoła, XGamer X, Gramatyczny Nazista, Kuprzyl, Makierkowka 12, Kołaski 11, Bartek ADM, X Blacki, Butcherfire, Player, Shifotina 26, Szymczek.pl, Mikołaj Games, Daną, Demus, Misa, Lapenio, Tomek 839, 839, Pandax, Janek 06, Fii, Busta, Muć, Majo Forever, Ektostyczny Baka, Kaptu, Adam, Zyśk, Mastercard, Kaloryfer, Majo, Hysia, Fox, Zosia, Zedmik, 11, Talerz, XD, Walker, 678, Filip Polska, Iwsiek, Bandax, Jan, Bandax, Minecraft, BWM. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć! Okej, uznałem, że spróbujemy jeszcze raz, tym razem jednak mając Louis. No dobrze. Myślę, że całkiem nieźle. Podejrzewam, że dałoby radę dobić 3-2-5, ale to już byśmy musieli naprawdę super szybko przejść. No i tak jak mi się zdawało, jak poprzednio właśnie przeszedłem ten świat G, nie ma w ogóle żadnej animacji przejścia do świata H, tylko od razu tak następuje kolejna plansza, dziwne. No nic. Ale mimo wszystko myślę, że w porządku, jeśli chodzi o ten czas. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!